Przenosimy się do Sandomierza. Na ulicach miasta rozegrały się dziś sceny niczym z filmu sensacyjnego i nie był to kolejny odcinek Ojca Mateusza. Zablokowana droga, poważny wypadek przed seminarium duchownym, ewakuacja alumnów i wysadzenie przez przestępców schodów w bramie opatowskiej. To scenariusz ćwiczeń Straży Pożarnej pod kryptonimem Zabytki 2009. Ewelina Baran. Policjanci, strażacy, pogotowie ratunkowe i tłumy mieszkańców. Tym razem funkcjonariusze pod lupę wzięli seminarium duchowne i bramę opatowską. Chcieli sprawdzić, jak poradzą sobie w razie prawdziwego pożaru. Teren, po którym się tam chodzi, czy tudzież jeździ, jest podpiwniczony i ciężkie wozy strażackie nie mogą tam wjechać, bo istnieje ryzyko zawalenia. Taką wiedzę strażacy zyskali dzięki ćwiczeniom. Najpierw przestępca spowodował wypadek przed seminarium duchownym, później uciekł na bramę opatowską. Ta osoba zdetonowała schody, które prowadzą na bramę opatowską i grupa wysokościowa po prostu, te osoby, które były jakby uwięzione, są na tą chwilę prowadzone na zasadzie ewakuacji. Wszystko się dobrze skończyło, choć mieszkańcy Sandomierza zamieszaniem spowodowanym ćwiczeniami byli bardzo wystraszeni. Poszłam do sklepu spożywczego, zapytałam, co to się dzieje i dopiero wtedy dowiedziałam się, co będzie. Takie ćwiczenia to doskonały test nie tylko dla służb, ale także mieszkańców, którzy uczą się współpracy z policją i strażakami.